Siemano, teraz pokażę po co odblokowywać tą maskę świąteczną tamtym glitchem i od razu dopowiem czego nie powiedziałem. Chodziło tu o transferowanie. Wjeżdżamy w miejsce próby czasowej, dajemy strzałkę w prawo, idziemy na zmianę postaci i wybieramy drugą postać. A tą właśnie, którą tu wjeżdżałem, to wystarczy ubrać w jakieś odpowiednie komponenty, założyć właśnie tą odblokowaną maskę świąteczną. Bez niej to nam się nie uda. Jak ubierzemy sobie postać, założymy maskę, to po prostu wjeżdżamy w próbę czasową, dajemy strzałkę w prawo, idziemy na zmianę postaci. Tu widać facet, na którym odblokowałem, ma tą maskę, jest jakoś ubrany. Baba jest w kratkę, po odrodzeniu będzie miała już zupełnie inny strój. A co do tamtego glitcha, zapomniałem tam powiedzieć, poza tym, że się traci tę stówkę na zmianę wyglądu, plus te parę tam drobnych na kupienie tych masek i butów, to jeszcze traci się wszystkie wcześniej zapisane stroje. Także no, kto chce, może sobie to robić, kto nie, to nie. No, ja tam tylko pokazuję, a kto będzie z tego korzystał, to już mnie nie interesuje.